dzieciaki. Chciałem was dzisiaj zabrać na wycieczkę do lasu. Zobaczcie, jak tu pięknie. Mamy dużo drzew sosnowych. O, a tu, tutaj rosną krzewy jagód. W sierpniu będą smaczne owoce, z których można zrobić dżemy albo zjeść na surowo. Oj, 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 oj. Gdzie ja to się wspiąłem? Na górę drzewa. Zobaczcie, tu jest ścięte drzewo przez leśników. Możemy się przyjrzeć bliżej. O, w środku drzewo ma takie kręgi. To są słoje. Każdy słój, jeden okrąg, to rok życia drzewa. Widzicie te niewielkie drzewa? To jest młodnik. Jak leśnicy wycinają stare drzewa, na ich miejsce sadzą nowe, żebyśmy mieli dużo świeżego powietrza. O, a tutaj jest ambona. Leśnik wchodzi na taką ambonę i z góry może obserwować zwierzynę. Ha, ha, ha! No i ja też się wdrapałem na tą ambonę i teraz wszystko widzę. Mogę pobawić się w leśniczego, który obserwuje. Zobaczcie, jaka przyroda jest piękna. To jest mech. Zazwyczaj jest mięciutki i pachnący, ale teraz w lesie jest bardzo, bardzo sucho i mech jest wyschnięty. O, a tam dalej spójrzcie. O, przejdźmy tu. Zobaczcie, widzicie, jakie rozkopane, te rozkopane góry mchu. To sprawka jeleni i dzików. One ryją tutaj swoimi rogami, swoimi nohalami w poszukiwaniu pożywienia. Zobaczcie, oho, dużo ich tutaj było. Oj, 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 zobaczcie, co tu jest. O nie, ktoś wyrzucił butelkę w lesie i to w dodatku szklaną. Przecież tak nie wolno. Nie wolno śmiecić w lesie. Taka szklana butelka może spowodować pożar, kiedy słońce na nią będzie świecić. To bardzo nieładnie, bo wy oczywiście nie śmiecicie, prawda? A teraz zagadka. Gdzie jestem? A kuku, tu się schowałem. A kuku. Mam nadzieję, że ta wycieczka do lasu bardzo wam się podobała. Dzisiaj już się z wami żegnam. Do zobaczenia. Pa, pa!